Komakio nad Adriatykiem świecą dwie gwiazdy. Węgorz i Sofia Loren na zawsze zostaną tu zapamiętane. Ciao, Carletto. Ciao, ciao, piacere. Ciao. Ciao, ciao, ciao. Ale jest tu pięknie i spokojnie. Twoje królestwo? Tak, to przepiękne miejsce. Jesteśmy w parku Doliny Comacchio. To są tereny naturalne, ale rybacy, którzy tu łowili, zawsze o nie dbali. Troska o środowisko to podstawowa sprawa. Jaka jest historia tego domu i tego całego terenu? Takich budynków było ponad 150. Do roku 68 mieszkali tutaj rybacy i strażnicy, którzy chronili te tereny przed kłusownikami. To obszar połowu węgorzy. Wykorzystujemy to, że węgorze chcą się dostać do Morza Sargasowego i łowimy je, gdy wracają z tarła. Mają wtedy od 9 do 11 lat. One wtedy są srebrne, zatem łowimy tylko węgorze dorosłe. Nie łowimy młodych, respektujemy środowisko. Technika jest taka sama jak dawniej. Wykorzystujemy noce bezksiężycowe, wiatr i złą pogodę. To okres od października do grudnia. Tylko w tym czasie węgorze płyną do Morza Sargasowego. To są specjalne pojemniki na węgorze. Kiedyś były wykonane z wikliny, teraz z włókna szklanego. Służyły do transportu węgorzy do zakładu, gdzie produkowano marynaty. Carletto, dlaczego to miejsce, które kiedyś było centrum rybołówstwa, jest dzisiaj parkiem? Dzięki temu, że stworzono park, to miejsce zostało otoczone opieką. Służy teraz nie tylko rybakom, ale także turystom. Polonia! 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 Alessandro, to miejsce jest wyjątkowe, jeśli chodzi o przetwórstwo rybne w Comacchio. To jest nadzwyczajna historia. Jesteśmy w świątyni węgorza. Tutaj jest przetwarzany cały połów z Doliny Comacchio, a to ponad 50 tysięcy hektarów. Ignorante! Z tym miejscem związana jest też inna gwiazda, Sofia Loren. Tutaj nakręcono pierwszy film, w którym zagrała główną rolę. To było w 1955 roku. Co za cudowne miejsce pracy. Powiedz mi, co się tu dzieje? W naszej przetwórni wyrabiamy tradycyjnego węgorza z Doliny Comacchio. To się odbywa w okresie jesienno-zimowym. Wiosną przetwarzamy sardynki na anchois. Dodajemy do nich marynatę z octu i soli, a następnie pakujemy je do puszek z olejem słonecznikowym. Luca, mamy tutaj piękne ryby. Dlaczego akurat takie ryby dzisiaj przygotujesz? Dziś przygotujemy węgorza z Comacchio. Jest to ryba morska i słodkowodna zarazem. Węgorz jest rybą odważną i szukającą przygód. Oprócz węgorza mamy też karmazyna i paszczaka. Brzydka ryba, ale bardzo dobra. Kroimy węgorza na małe kawałki. Potrzebujemy do tego dobrych, ostrych noży. Najlepiej sprawdzają się noże japońskie, takie samurajskie. Teraz polewamy oliwą, robimy marynatę. Włoska kuchnia jest z tego znana, że lubimy marynować. Dodajemy soli i przygotowujemy patelnię. Bardzo ważne jest, żeby zastosować oliwę z oliwek z pierwszego tłoczenia. No i typowa włoska przyprawa, czosnek. Wyciskamy ze skórką, bo tam jest najwięcej aromatu. Kilka listków pietruszki nasiekanej dodajemy na wierzch i od razu wkładamy węgorza, żeby przeszedł tymi aromatami. Teraz musi stracić cały tłuszcz. Żeby zrobić chrupiącą skórkę, nie robimy panierki z mąki, tylko robimy to przy pomocy mocnego ognia. Temperatura. Temperatura. Bez mąki. Pomodori. Wkładamy pomidory całe z gałązką, bo tam kryje się cały zapach. A zatem pierwsze danie, zupa z paszczaka, została zrobiona na bazie cebuli, czosnku, świeżych pomidorów i bazylii. Zrobimy skarpetę, czyli bucik. Skarpeta? Skarpeta. Co to jest skarpeta? Pokaż mi. Bierzesz chleb, wkładasz do środka i maczasz.
Jacek. Smakuje? Nie ma dania bez dobrej skarpety. To mi się bardzo podoba. Czy jest różnica między trattorią a restauracją? Trattoria dla mnie oznacza wolność. Wolność robienia takich zakupów, na jakie mam ochotę. Mogę kupować produkty sezonowe, takie jak ryby. Nie muszę mieć jednego menu przez cały rok. A do tego ceny są przystępne. Trattoria to miejsce, do którego przychodzą ludzie, żeby poczuć się jak w domu.